Minister Bodnar z jednej strony uderza w KRS, Krajową Radę Sądownictwa, gdzie może mocno, ale to bardzo mocno, pokiereszować nominatów Zbigniewa Ziobry, ale z drugiej strony niestety rakiem wycofuje się z bardzo istotnych, a może nawet dla niektórych nonszalanckich decyzji. Maciarewicz nokautuje pod Sejmem Kamińskiego, a przestępcy starają się sforsować wejście do Sejmu. A z kim rozmawiać, A wszystko zostaje jeszcze okraszone listą nazwisk działaczy i polityków PiS, którzy byli inwigilowani i szpiegowani, możemy tak uczciwie powiedzieć, przez Kamińskiego i Wąsika. Ale po tym wszystkim ja się zastanawiam, gdzie jest Adam Bielan? Po prostu banda złodziei przerażonych tym Pegasusem. Ja mam na imię Sebastian, i dzisiaj na moim politycznym vlogu porozmawiamy nie tylko o zadymie pod Sejmem, ale także pokażę wam pismo, jakie dostałem z kancelarii Sejmu, które jednoznacznie pokazuje, udowadnia, że Wąsik i Kamiński pogodzili się już z losem, iż nie są i nie będą polskimi posłami, przynajmniej przez najbliższe cztery lata. Ale zanim przejdziemy do pisma z kancelarii Sejmu, to chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednym dokumencie, który właśnie dostałem. Pamiętacie kanał YouTube'owy dla pieniędzy? Parę razy już o nim mówiłem. Wy pewno go lubicie, szanujecie, uznajecie za rzetelny. A ja właśnie w tej chwili. Dokładnie rzecz biorąc kilka godzin temu dostałem pierwszą turę pism z CPK, Centralny Port Komunikacyjny, a także z ministerstwa, które nadzoruje CPK. Prowadząc kanał o nazwie Dla Pieniędzy nie mógłbym mnie zapytać jak, ile i kiedy. Zapraszam na analizę, która zbada wpływ CPK na gospodarkę kargo. Wyraźnie z tych dokumentów wynika, że Paweł Świniarski, twórca oraz twarz kanału Dla Pieniędzy, jest niczym innym jak pisowskim hejterem, który sprzedał swoją rzetelność, wiarygodność, a także swoją godność za kilka pisowskich srebrników. Ja dzisiaj już Was zapraszam na materiał, który będzie wyemitowany jutro i jego motywem przewodnim będą właśnie dokumenty oraz informacje mówiące o tym, co, komu, kiedy i za ile. Proponował Paweł Świniarski z kanału dla pieniędzy. No, w sumie jedno jest prawda. On dla pieniędzy nawet by swoją dupę sprzedał. No ale teraz zacznijmy od ministra Bodnara. Wiecie, że jestem wielkim fanem szybkich, silnych, ale także skutecznych działań. Nie podoba mi się, jak Donald Tusk czy inni ministrowie cackają się z tym, co trzeba tak naprawdę jednym szybkim cięciem zrobić z pisowskimi, Decyzjami. No, oni niektórzy chcą być bardziej papiescy od papieża, a ja tego nie lubię. Działania ministra Sienkiewicza są dla mnie rekordem świata. Sprawa załatwiona w TVP była piękna, przeprowadzona idealnie. Pisowcy pokrzyczeli, pokrzyczeli i odpuścili. Prokurator generalny wchodzący do gabinetu nominata Ziobry pana Barskiego? Majstersztych. Coś pięknego, tak powinno to wyglądać. Zapowiedź działania w KRS-ie? Powiem, daje to nadzieję na lepsze prawo i na lepsze jutro. Ale do KRS-u jeszcze przejdziemy. Ale tu nagle wybucha informacja. Minister Bodnar wycofuje się ze zmian procedur w zakresie uwzględniania w wyrokach polskich sądów tego, co zapadło już w międzynarodowych trybunałach. W trybunałach w szczególności chodzi o wyroki europejskie. Takie zobowiązanie sędziów wyraźnie pokazałoby, że neosędziowie muszą stosować prawo europejskie, a tym samym nie mogą patrzeć na to, czy ktoś jest w spisu, czy ktoś nie jest w spisu i czy zrobią mu dobrze, czy niedobrze. Głównie chodzi tutaj też o prawa człowieka, więc wyobraźcie sobie Mariusza Kamińskiego, który będzie się teraz, że tak powiem, odwoływał do Trybunału chyba w Hadze. Praw człowieka. Mógłby pójść normalnie do sądu polskiego, bo dzięki temu i tak wyrok Trybunałów Międzynarodowych miałby nadrzędną wagę nad tym, co polski sąd orzeknie. Ale w wypadku Kamińskiego to były tortury. Co więcej, skoro już wiemy, że jakiś wyrok zapada przed Trybunałem do spraw związanych np. z prawami człowieka, to gdyby polski sędzia pomyślał inaczej i nie zastosował się do tego wyroku, to polski obywatel tak naprawdę nie musiałby się martwić, bo i tak wyższość Trybunału byłaby tutaj nadrzędna. Niestety minister Bodnar nie chciał na siłę wprowadzać tych zmian, nie chciał na siłę mówić sędziom, i neosędziom i także tym dobrym, normalnym sędziom, bo domyślam się, że większość, zdecydowania większość sędziów to nie są nominaci Zbyszka Ziobry, tylko to są normalni rzetelni sędziowie. Ale Adam Bodnar nie chciał wprowadzać tych zmian na siłę. On po prostu zasugerował, że możecie korzystać z tych wyroków przy swoich uzasadnieniach, przy swoich wyrokach. Ale dlaczego minister Bodnar nie chciał na siłę tego robić? Jak już wiemy, Zbigniew Ziobro, czyli ślepy szympans z brzytwą w ręku, niszczył polskie prawo. Adam Bodnar wie, że dzisiaj zaczynając wojnę na kolejnym froncie, mógłby stracić ostrość widzenia tego, co tak naprawdę przed nim. Jako minister sprawiedliwości apeluję do sędziów, abyście państwo w swojej pracy orzeczniczej mieli na względzie obowiązujące w Polsce prawo międzynarodowe, zaś dokonując jego wykładni brali pod uwagę orzecznictwo sądów polskich, i Trybunałów Międzynarodowych. Tym samym Adam Bodnar nie nakazuje. On ich tylko o to prosi. Z takim właśnie przesłaniem w środę wystąpił minister Bodnar bardzo konsyliacyjnym przesłaniem. Adam Bodnar nie chce otwierać kolejnego frontu. Poprzednim największa walka. Walka w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale zanim o KRS, to mam małą prośbę. Napiszcie mi w komentarzu, czy działanie ministra Bodnara w zakresie KRS-u, o którym dowiecie się za chwilę. Jest wystarczające? Czy powinien działać tak jak z Barskim w Prokuraturze Krajowej? Oczywiście nie zapomnijcie polajkować tego materiału oraz subskrybować mojego kanału. To pomaga mi w zasięgach, a i daje szansę innym na zobaczenie ciekawego punktu widzenia w zakresie polityki. Wracając do Adama Bodnara. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zaczyna moim zdaniem największą wojnę swojej kadencji. Wyruszenie z łukiem na opancerzone oddziały ziobry, zwane dalej Krajową Radą Sądownictwa, jest niczym innym jak aktem jego wielkiej wiedzy, doświadczenia, a także pewności siebie. Pewności siebie w zakresie możliwości. Jak twierdzi w środowym wywiadzie minister Bodnar, KRS jako organ utraciła gwarancję niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Po chwili minister jednak dodaje coś, co pozwala mi uznać, iż kwestia wojny w KRS-ie. To kwestia dni, a nie na przykład mienie, miesięcy. Ten kluczowy dla zachowania niezależności polskiego sądownictwa organ utracił gwarancję niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. W konsekwencji status sędziów powoływanych z udziałem tego organu stał się wadliwy, co znajduje potwierdzenie w szeregu orzeczeń, zarówno trybunałów międzynarodowych, jak i polskich sądów. W oświadczeniu ministra Bodnara jest długa lista zarzutów, jakie wielokrotnie zostały już nie tylko potwierdzone, ale także uznane za fakty przez sądy polskie, jak i trybunały międzynarodowe. A mimo to Ziobro nadal był w stanie przekonywać, że jego deforma, deforma prawa ma sens dla Polski, a nie tylko dla suwerennej Polski czy Solidarnej Polski, nie suwerennej Polski. Moim zdaniem w ciągu kilku chwil, no może dni, dowiemy się o, o kolejnej uchwale lub innym akcie, w którym to będą podjęte kroki w stosunku do KRS-u, a ich realizacja będzie zbliżona do tej, która miała miejsce w prokuraturze krajowej. Ja osobiście jestem za tym, aby Pawłowicz, Piotrowicz, Przyłębska i wszyscy inni nielegalnie zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym pseudo. Neosędziowie zostali z niego usunięci. Czy będzie to zrobione siłą, czy to podobroci? mam to gdzieś osobiście. Aby tylko ich już tam nie było i polskie prawo zaczęło naprawdę obowiązywać. A ty jak sądzisz? Bodnar użyje siły, gdyby sędziowie trybunału nie chcieli wyjść stamtąd po dobroci? A może sądzisz, że powinien użyć tej siły nawet gdyby chcieli wyjść po dobroci? Napisz mi to w komentarzu: jestem ciekawy. Kilka dni temu, dokładnie 26 stycznia, oficjalnie zadałem pytanie kancelarii Sejmu w sprawie przestępców Wąsika i Kamińskiego. I w dniu, kiedy oni postanowili szturmem zaatakować Sejm, dostałem odpowiedzi, które mnie rozwaliły, ale także udowodniły to, co podejrzewałem: Kamiński i Wąsik pogodzili się z faktem utraty mandatów poselskich. Gdyby Wąsik i Kamiński na serio chcieli coś zamieszać, to mieli szansę, aby legalnie wejść do Sejmu. Mieli przynajmniej trzy, może cztery możliwości drogi, aby wejść, mimo że są skazani, aby wejść na teren budynku Sejmu. Ale za to ci dwaj wybrali budowanie kolejnej historii smoleńskiej, a nie udowadnianie, że są sprawni, że mają możliwość zrobienia czegokolwiek. Przestępcy mogli wystąpić po pierwsze o przepustki jednorazowe, przepustki stałe karty eksposła, lub po prostu wejść drzwiami w hotelu sejmowym, jako goście, na przykład Jarosława Kaczyńskiego. Nieraz wchodziłem jako gość parlamentarzysty drzwiami i nikt nie sprawdzał ani mojej przepustki, ani tego, kim tak naprawdę jestem. Wystarczyło, że pan lub pani poseł powiedziała, ten gość jest moim gościem. Kancelaria Sejmu natomiast w piśmie skierowanym do mnie potwierdziła, iż Kamiński i Wąsik nie wystąpili do kancelarii w zakresie przyznania im wynagrodzeń, nie odwołali się od decyzji zabierającej im pieniądze na biura poselskie i co ciekawe, nawet nie walczyli o zwrot kwot za delegacje. Delegacje, które należą się każdemu posłowi. A więc skoro oni nie walczą o te pieniądze, to czy to znaczy, że już się poddali i pogodzili z sytuacją, że są przestępcami, a nie posłami? Moim zdaniem muszą się z tym pogodzić, bo to, to, co się także wczoraj stało, czyli wypłynięcie listy nazwisk polityków PiS inwigilowanych przez Kamińskiego i Wązika, jest niczym innym jak końcem martyrologii tych dwóch przestępców. W tym samym czasie, kiedy wypływa lista, Maciarewicz nokautuje Kamińskiego. Czy te sprawy nie są powiązane? Może Antek też był inwigilowany? Tego nie wiemy. Postaram się natomiast pod koniec wyjaśnić, jak to się stało, że Macierewicz znokautował Kamińskiego. Może to taka freudowska pomyłka. O ile ich szturm Sejm był do przewidzenia, o tyle nie zmienia to faktu, że jest to żenujące oglądać starszych, ledwo chodzących panów, którzy starają się u schyłku swojego życia udowodnić, że są rewolucjonistami. A kiedy 40 lat temu trzeba było, trzeba było obalać komunę, woleli spać do południa w wygodnym łóżeczku niż walczyć z komunistami. Dlatego właśnie jest to żenujące i śmieszne dla mnie że dzisiaj oni udają rewolucjonistów. W chwili, kiedy była największa zadyma w 100% wywołana oraz zorganizowana przez pisowców, święty Antoni Smoleński wykorzystał sytuację i wyprowadził cios godny Marianny Schreiber oraz gali MMA. Gdyby tego było mało, po chwili Kaczyński nie tylko odleciał już z CPK, ale całkowicie pomieszał sytuację, bo wszystko zaczął oskarżać media, które są winne temu, że on przegrał i dochodzi do zamachu stanu. Będę szczery, Kaczyński stracił resztki godności i szacunku, a jego elektorat wykazuje już dzisiaj symptomy zniesmaczenia. Na nasze szczęście, Beton Pisowski, który przez 8 lat był karmiony tym, że Jarosław Wszystko Mogę Kaczyński może wszystko załatwić, dzisiaj ten Beton widzi, że Jarosław tak naprawdę nic nie może. Nawet nie może kolegów wprowadzić na teren Sejmu. A to jest koniec historii Jarosława Wszystko Mogę Kaczyńskiego. Tak jak powiedziałem, pikanterii całej tej sytuacji dodaje fakt, iż po Sejmie hulają listę. Listy posłów, a także działaczy PiSu, którzy byli inwigilowani przez służby pana Wąsika i Kamińskiego. Oficjalna informacja w Parlamencie Europejskim mówi, że firma NSO Group dostarczyła licencję na możliwość inwigilowania prawie 7 tysięcy urządzeń. Kosztowało to Polskę 220 milionów złotych. Tak, bardzo drogimi zabawkami bawili się Kamiński, Wąsik i Ziobro. Nie wiem ilu mamy w kraju terrorystów, ale podejrzewam, że 7, a nie 7 tysięcy. Więc pozostałe 6993 licencje zostały wykorzystane na inwigilowanie posłów, Parlamentarzystów, kolegów królika, dziennikarzy, a także przedsiębiorców, bo już oficjalnie zostało powiedziane, że był inwigilowany nie tylko pan Solosz, ale także bardzo ważni politycy PiSu. Może także był inwigilowany Andrzej Duda, bo nie wiem, czy wiecie, że nasz szanowny prezydent, znaczy Andrzej Duda, ma coś takiego jak prywatny telefon, który nie podlegał nadzorowi Sopu. A więc, jak Andrzej miał prywatny telefon, to dlaczego Kamiński nie mógł go podsłuchiwać na tym telefonie? Moim zdaniem podsłuchiwał. Ale wróćmy do samej żenującej akcji wtarg... próby wtargnięcia przestępców pod dowództwem Jarosława Kaczyńskiego na teren Polskiego Sejmu. Po kilkunastu minutach przepychanki wszyscy przestępcy i kilku posłów wycofało się tak naprawdę na ulicę wiejską, poddali się. Trwało to dosłownie trzy minuty, no może siedem minut, przepraszam. W tym czasie Kaczyński, nie wiedząc, co ma zrobić, bo tak, nie wprowadził kolegów na teren Sejmu, nie został pobity, nie został poturbowany. Straż Marszałkowska siłą go nie wypychała, więc nie ma żadnego materiału, aby puścić go w TV Republika. Postanowił pójść do straży Marszałkowskiej, żeby wyciągnąć dokument, który następnie przedstawi jako dowód na zamach stanu. Dokumentem było nic innego jak pisemne polecenie marszałka Szymona Hołowni dla Straży Marszałkowskiej, że pan Kamiński, pan Wąsik nie są posłami i jedyne co, to mogą wejść po uzyskaniu przepustek. I przepustki, jeżeli będą chcieli, zostaną im wydane. Ale tak jak powiedziałem, wielcy waleczni Kamiński i Wąsik o przepustki się nie poprosili, bo oni uważają, że nie są już posłami. Taka jest prawda. Oczywiście ten dokument, który Kaczyński dostał, nawet ja mogę jutro wydobyć, bo to jest dokument publiczny. Jak napiszę do marszałka Hołowni w ramach dostępu do informacji publicznej, to pewno jutro czy pojutrze dostanę taki dokument, więc to nie jest żaden dokument, który mógłby o czymkolwiek świadczyć. Ale pisowskie plemię w TV Republika oczywiście będzie pokazywało heroiczną walkę przywódcy pisowskiego plemienia Jarosława Wielkiego z tyranem najeżdżającym na Polskę od strony berlińskiej. Cholera. Chyba mogę iść do TV Republika, pisać paski. Dobry jestem w tym, coś mi się wydaje. Ale wracając. Kaczyński w emocjach, a raczej w amoku przegranej kolejnej walki, wyskakuje z takim tekstem. Ten dokument był nam potrzebny z powodów procesowych, bo rząd 13 grudnia nie będzie trwałym. Wierzymy, że jego losy w pewnym momencie się zakończą i dojdzie do rozliczenia odpowiedzialności. Takiego, którego byłoby dla kolejnych pokoleń ostrzeżeniem, że tego rodzaju zbrodnia, bo jest to zbrodnia z punktu widzenia kodeksu karnego artykułu 127. Dobra, wybaczcie, nie chce mi się tego dalej czytać, naprawdę. Bo gadanie o artykule 127, który mówi o zamachu stanu, zacytuję wam, kto mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej podlega podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia Jezus Maria, ten artykuł też jest trudny, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że Jarosław Kaczyński próbuje nam udowodnić, że Donald Tusk rękoma Szymona Hołowni właśnie złamał konstytucję, a także doprowadził do zamachu stanu. Do zamachu stanu, do którego wracamy w każdej chwili, kiedy były dyktator, były już dyktator Jarosław Kaczyński musi krzyczeć, że jest zamach stanu którego tak naprawdę jemu mu się nie udało przeprowadzić, do końca przeprowadzić. Naprawdę mam już dosyć gadania o zamachu stanu, czy to jest z jednej, czy z drugiej strony. Dlatego teraz wrócę do całej tej zadymy z wąsikiem i kamińskim, która moim zdaniem szybko ucichnie. Ucichnie ona jeszcze przed wyborami europejskimi, a sam kamiński i wąsik nie dostaną dobrych miejsc na listach. Dlaczego? Dlatego, że pojawi się... Potwierdzone info, iż Kaczyński był także inwigilowany przez Kamińskiego i Wąsika. Moim zdaniem, na biurku Siemoniaka, może Tuska, może innych ministrów leży już oficjalna informacja na temat, kto, kiedy i jak długo był inwigilowany. I leży też na biurku pytanie: ujawniamy, że oni byli inwigilowani, czy nie ujawniamy? Nazwiska takie jak Kaczyński, Suski, Terlecki, Kuchciński, a może nawet Bielan, są na liście osób inwigilowa, inwigilowanych przez Kamińskiego i Wąsika. I kiedy te informacje staną się oficjalnymi, publicznymi informacjami, wtedy mit Kamińskiego i Wąsika legnie w gruzach, bo nikt nie będzie, a chciał już z nimi współpracować z własnego obozu, b Kaczyński nie wystawi ich na wysokich listach, bo są obciążeniem dla PiSu, albo bardziej będą obciążeniem dla PiSu niż paliwem mającym wynieść ich na piedestał w wyborach samorządowych jak i w wyborach europejskich o ile zgadzam się z faktem że przestępcy powinni być monitorowani inwigilowani przez służby o tyle zastanawiam się jakimi przestępcami mogliby być pan Bielan Terlecki czy Kuchciński może chodzi tutaj o to że pan Samolocik latał sobie na imprezy nie wiadomo z kim i nie wiadomo ile lat miały te dziewczyny, na które tam pan latał sobie, panie Kuchciński. Albo może chodzi o to, że pan Bielan ręcznie sterował przedsiębiorstwem, czyli ncbr mimo że nie był oficjalnie ani w zarządzie, ani w radzie, ani w żadnym innym organie dającym mu prawo do nadzorowania. Jeżeli panowie Kamiński i Wąsik inwigilowali swoich, to może mieli naprawdę ku temu powody. No, chyba, że się mylę i sytuacja jest całkowicie inna. No to wtedy, jak zwykle, proszę Was, napiszcie mi to w komentarzu. A ja osobiście, jak zawsze, za każdy komentarz, subskrypcję oraz lajka, już dzisiaj Wam bardzo dziękuję. I pamiętajcie, jutro inwigilujemy kanał dla pieniędzy. Tego się nie spodziewacie. Na razie, cześć Wam.